Zapisałam takie zwariowane działanie. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i obliczenia tego na kartce. Ile to będzie? 79% odjąć 79,1% odjąć 58,1%. Pierwsza rzecz, która rzuca się tutaj w oczy, to to, że mamy tutaj trzy różne zapisy liczb. Tutaj mamy procenty, tutaj ułamek dziesiętny, a tutaj liczbę mieszaną z ułamkiem zwykłym. Według mnie najłatwiejszy sposób na obliczenie wartości tego wyrażenia to zamiana wszystkich liczb na ułamki dziesiętne. Zróbmy to razem. 79% w ułamku dziesiętnym to będzie 0,79. Tutaj mamy ułamek dziesiętny, zatem przepiszę. Odjąć 79,1. Odjąć i tą liczbę zapiszę jako 58,1. Teraz, gdy mam te wszystkie liczby zapisane jako ułamki dziesiętne, możemy obliczać. Ale kolejna rzecz, którą musimy przejść, to jak odjąć od tak małej liczby, 79, tak dużą liczbę. Jest to trochę problematyczne, prawda? Proponuję zatem taki trik. Zastosujemy taką sztuczkę. Wyłączmy minus przed nawias, czyli tutaj zrobię nawias i przed nawiasem napiszę minus. Żeby wszystko mi się zgadzało, to w nawiasie muszę pozmieniać znaki. Tu napiszę minus, tutaj plus i tutaj będzie plus. Ten minus przed nawiasem tyczy się każdej liczby w nawiasie. Zacznijmy od obliczenia najprostszej rzeczy, czyli dodamy sobie te dwie ostatnie liczby, te dwa ostatnie ułamki. Możemy to zrobić. Będziemy dodawać. Napiszę to pod kreską. 79,1 dodać 58,1. Dodajemy. 1 dodać 1 to jest 2. Przecinek przepisuję. 9 dodać 8 to jest 17, czyli 1 dziesiątka przechodzi dalej. 7 dodać 5 to jest 12 i plus 1 to 13. Czyli wynik to 137,2. Przepiszę, tu mamy minus 0,79, dodać teraz 137,2, koniec nawias. Możemy zamienić sobie kolejność, tak naprawdę to musimy obliczyć, ile to jest 137,2, odjąć 79. To również można spróbować zrobić pod kreską. 137,2, odjąć 0,79. Przypominam, że przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych musisz pamiętać, żeby zapisać przecinek pod przecinkiem. I zaczynamy obliczenia. 0, odjąć 9. Tu możemy napisać 0. Nie potrafimy. Zatem pożyczamy od dwójki. Tu będziemy mieć 10. 10 odjąć 9 to jest 1. 1 odjąć 7 nie potrafimy zrobić. Pożyczamy od siódemki. Tu będzie szóstka. Tu teraz przechodzi dziesiątka, czyli 11. 11 odjąć 7 to jest 4. Przecinek przepisujemy, przecinek pod przecinkiem. 6 odjąć 0 to się równa 6. 3 odjąć 0 to jest 3. 1 odjąć 0 to jest 1. Czyli wynik to 136,41. Zapiszę. 136,41. Ten nawias w tym momencie możesz pominąć i napisać, że to jest minus 136,41. Rozwiązaliśmy po kolei i otrzymaliśmy wynik 136 minus 136,41.